Witam Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta Wagi oraz Wodniki. Zapraszam do czytania tygodniowego od 28 sierpnia do 3 września. Sprawdzimy energię na ten tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z oczyszczeniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami, także przeczytajcie sobie, dobierzcie odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Przypominam, że 31 podczas pełni w rybach robię rytuały 3 w jednym. Oczyszczamy energię, przyciągamy miłość, finanse, także również zapraszam do kontaktu. No i zobaczmy, zaczynamy od zodiakalnych bliźniąt. Co też dla Was przyniesie ten tydzień? Moje kochane bliźnięta, tutaj troszkę zastanawiania się nad tym, w którą stronę ruszyć, co robić, bo Wy chcecie zacząć działać w karcie maga, tak? Widzicie jakiś potencjał w sobie, nowe możliwości, nowe kierunki. W ogóle przed Wami może się otworzyć nowa ścieżka kariery, ponieważ macie tutaj asa pentakli, nowe możliwości zarobkowania, poprowadzenie własnej firmy, własnej działalności, praca w biurze, praca z czymś swoim. Ja mam tutaj takie przeczucie, że Wy możecie teraz chcieć coś założyć po prostu, tak? Na własną rękę zacząć działać, bo na przykład no, w obecnej pracy czujecie się troszeczkę wykorzystywani, nie ma takich zarobków, jakie byście chcieli, czujecie pracę pod presją i tak jakby nie czujecie już tego przekonania, że to, co robicie, jest no, dla Was odpowiednie, tak? Być może się po prostu wypaliliście. No i to wypalenie zawodowe tu się mocno pokazuje, więc będziecie albo myśleć o zmianie pracy w ogóle, aplikować do innej firmy, albo właśnie coś na własną rękę. I tak jakby wrzesień jest nowym początkiem, bo zaczynamy nowy rok numerologiczny i warto się na tym właśnie skupić, żeby coś swojego tutaj otworzyć, tak? Zacząć działać z czymś konkretnie, już tak na 100%, skupić się na tym po prostu. Tutaj, kochani, widzę, że uczuciowo za czymś, za kimś tęsknicie, za jakimś dawnym uczuciem, za jakimś spełnieniem marzeń. Tutaj było odcięcie, tutaj mogła być jakaś kłótnia, rozstanie. I Wy się zastanawiacie, czy czekać na tę osobę, czy może wejść w jakąś nową historię miłosną, bo tak jakby to się nie zakończyło happy endem, tak? Liczyliście na to, że może ktoś tam wróci z przeszłości, że może uda się Wam pogodzić, odnowić te relacje. Karty pokazują, żeby otworzyć się na coś zupełnie nowego, bo do Was przychodzi szczęście, przychodzi spełnienie w uczuciach, ale Wy się kurczowo trzymacie tego, co nie wyszło. A to już tak jakby, kochani, należałoby zamknąć. Jeżeli jesteście w stałych związkach, będziecie się mocno zastanawiać, czy ten związek faktycznie ma potencjał na przyszłość. Część z Was może pomyśleć właśnie o zaręczynach, o wspólnym zamieszkaniu. Druga część może po prostu tutaj zacząć zastanawiać się, czy faktycznie nie lepiej odpuścić i faktycznie nie ruszyć w coś nowego, tak? Ja mam w ogóle takie przeczucie, że Wy się mocno rzucicie w wir pracy, że tak jakby teraz kariera, zarabianie będą dla Was najważniejsze, żeby sobie polepszyć status życia i na tym się po prostu będziecie skupiać. Jeśli chodzi o zarabianie, Boże, przepraszam, jeśli chodzi o zdrowie, dziesiątka buław, to jest przewlekłe zmęczenie, tak, kochani, tak za dużo dźwigacie na swoich barkach. No i może dlatego się po prostu przejęzyczyłam z tym zarabianiem, bo Wy zarabiacie, zarabiacie. Tu jest taki pęd za pieniądzem, za karierą i to Was też wykańcza, więc troszkę, kochani, na wstrzymanie trzeba sobie dać, tak? Wiadomo, że pieniądze są potrzebne, że tu jest ta gonitwa, ale troszkę trzeba czasami faktycznie przystopować. Karta wyroczni dla Was. Wyjdź poza swoją strefę komfortu. Także macie piękne energie, ja Was zapraszam na rytuały, które będę wykonywała teraz 31. Oczyszczamy energię, przyciągamy miłość, finanse, jak i również zapraszam do czytań prywatnych. Kolejny znak waga, co też dla Was, moje drogie wagi, tutaj się pokazuje. Moje drogie wagi, no więc tak, tu jest jakieś świętowanie, jakaś dobra zabawa, nie wiem, czy wybieracie się na parapetówkę, czy na jakieś wesele, tu też widzę narodziny dziecka, bardzo fajne energie, dużo dobrego od ludzi.
Przy pracy mam w ogóle jakąś imprezę, więc może to być jakiś bankiet firmowy, jakieś podpisanie umowy, awans i związana z tym właśnie impreza, cieszenie się w gronie znajomych. Tutaj zdajcie się na intuicję, tak jakby drogowskazem waszym będzie intuicja, to co wam serce podpowiada, to co wam po prostu podpowiada wasza dusza, tak, przewodnicy duchowi. Karty mówią, żeby za dużo nie myśleć i nie uruchamiać tutaj właśnie takiego racjonalnego myślenia, tylko poddać się temu, co przychodzi, tak, co wszechświat wam oferuje. Bo tutaj tak jakby zamykacie jakąś historię miłosną z przeszłości, otwierając się na coś nowego, tak? Do przeszłości odchodzi jakaś relacja, która nie była stabilna. Wam się mogło wydawać, że tak było, ale tutaj skończyło się jakąś blokadą, zamknięciem na uczucia i teraz jakby taka niewiara w was jest, że no możecie jeszcze spotkać kogoś cudownego, tak? Kogoś, kto będzie stabilny, z kim można się będzie zakotwiczyć i stworzyć stały związek. Natomiast ja tutaj mam takie informacje z kart, że przychodzi coś nowego. Wraz z nowym początkiem, wrzesień to czas, w którym wchodzimy w nowy rok numerologiczny i tutaj tak jakby to jest ta jedynka, to jest otwarcie się na coś nowego, tak? Nowe historie miłosne, zawodowe. Kochani, tu będzie dużo radości, wy kogoś nowego poznacie, jeżeli jesteście po trudnym związku, bądź też jeżeli jesteście singlami, pojawia mi się nowa osoba przy was, osoba z przeznaczenia. To jest na razie czytanie tygodniowe, natomiast ja tu mam już takie przesłanki, które będą tak jakby towarzyszyły wam w energiach we wrześniu. Jeśli chodzi o zdrowie, dziewiątka pentakli, ona pokazuje problemy skórne, z dermatologią, tego typu sprawy mi się pokazują. I karta wyroczni dla was, energia nabiera rozpędu, kochani. Energia nabiera rozpędu. Także tutaj się będzie działo. 31 podczas pełni w rybach wykonuję rytuały, oczyszczamy energię, przyciągamy miłość, finanse, także zapraszam do zapisywania się już i zapraszam do czytań prywatnych oraz po bransoletki z waszym znakiem. I zobaczmy na koniec wodniki. Moje drogie wodniki, tu macie szansę kogoś poznać przez internet. Bardzo mocno mi się pokazało, jeżeli jesteście singlami. Jeżeli słuchają mnie single na kanale, pokazuje mi się, że otwieracie się na coś zupełnie nowego. Tu się może pojawić ryba, rak, skorpion przy was albo osoba po prostu, która ma tę energię. Wrażliwa, empatyczna, uczuciowa, z sercem na dłoni. I kochani, mimo tego, że coś się w przeszłości nie udało, że gdzieś tam jeszcze zaglądacie do tego, co nie wyszło, zobaczcie, trzeba się otworzyć na to, co nowe, tak? Dać sobie szansę, ponieważ no, my kochani zaraz wchodzimy w nowy rok numerologiczny, tu się nowe historie będą tworzyły, zupełnie nowe jakieś sytuacje się pojawią w waszym życiu, one również mogą wywrócić wasze życie do góry nogami. Mam tutaj takie przeczucie, że osobę, którą poznacie, możecie mieć przy niej wrażenie, jakbyście się znali z poprzedniego wcielenia, takie no, boskie połączenie, kochani. Więc no, tutaj coś bardzo fajnego mi się pokazuje, natomiast jak uczuciowo jest pięknie, tak po prostu w pracy wieża i co was może zasmucić, brak stabilizacji. Może ktoś stracić pracę, może ktoś na przykład nagle dostać wypowiedzenie, tak? Coś tu się wali, jeśli chodzi o sprawy stricte zawodowe, finansowe. Ktoś wam może też oznajmić na przykład, że są cięcia w firmie, cięcia budżetowe. Możecie też stracić jakieś zlecenie, na którym wam zależało, jakiś projekt. I to was troszkę zbije z pantałyku. Tak jakbyście po prostu poczuli, że tyle serca wkładaliście i wysiłku w pracę i nagle wszystko po prostu runęło, tak? Dla niektórych to będzie w ogóle diametralna zmiana, będzie zmiana pracy, jakaś przeprowadzka, być może wyjazd gdzieś daleko właśnie za pracą. Tu są takie duże zmiany, kochani, bardzo duże. Ale kochani, pamiętajcie, jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana i trzeba być na nie przygotowanym. Tu jeśli chodzi o zdrowie, trójka kielichów, to są problemy z pęcherzem moczowym, także na to zwróćcie uwagę. I karta wyroczni dla was, czas na działanie. Także kochani, piękne energie, zapraszam was do czytań prywatnych i teraz 31 podczas pełni w rybach robię rytuały, oczyszczanie, przyciąganie miłości, finansów, także już się zapisujcie, póki są miejsca. No i zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Przede wszystkim polecam dla was akwamaryn. Wszystkiego dobrego, kochani, do usłyszenia.